Cześć dziewczyny, właśnie mam sesję, jak pewnie niektóre z Was. Został przede mną jeszcze jeden egzamin, bardzo trudny, więc trzymajcie kciuki, przyda się na pewno. Spędziłam dzisiaj cały dzień na nauce, no i przed chwilą właśnie wylała mi się na notatki kawa, więc chyba to jest znak, żeby dać sobie na dzisiaj spokój, no więc daję sobie spokój. No i postanowiłam nakręcić dla Was filmik. Tym razem o kosmetykach. Nie będę Wam radzić już jak coś pomniejszyć, powiększyć, wydłużyć i tak dalej. Dzisiaj będzie film o kosmetykach i będą to kosmetyki, które, że tak powiem, kończą żywot w mojej kosmetyczce i zanim wyrzucę ich opakowanie, to chciałam po prostu coś na ich temat powiedzieć w tej chwili. Niektóre z nich kupię ponownie, niektóre z nich nie, ale to już dlaczego, to powiem oczywiście omawiając je. Pierwszą rzecz, jaką Wam pokażę, to będzie żel pod prysznic i wroszer o zapachu kawy. Uwielbiam zapach kawy. Miałam kiedyś taki dwufazowy płyn z Joanny o zapachu kawy. On występuje jeszcze oczywiście w wersji waniliowej i truskawkowej, ale zapach kawy w tamtym płynie dwufazowym nie był zbyt trwały. Ten płyn wlany do wody czy też na gąbkę, no, ten zapach nie utrzymywał się po prostu zbyt długo, dlatego szukałam czegoś o zapachu kawy, czego zapach po prostu utrzymałby się trochę dłużej, i ten żel właśnie z Yves Rocher spełnił ten mój wymóg i rzeczywiście zapach długo się utrzymuje, jest naprawdę śliczny, uwielbiam go po prostu, kocham. I tak, kupiłam go już jakiś czas temu, nie używałam go codziennie, raz na jakiś czas, kiedy miałam, prawda, ochotę na zapach kawy w łazience. I tak, nie jestem z niego zadowolona, dlatego że on troszkę wysusza skórę. Wiadomo, że mydło nie ma za zadanie nawilżyć naszej skóry, bo od tego są balsamy. Ale na przykład przy ziai, przy mydłach ziai nie mam czegoś takiego, natomiast ten żel jakoś taką stojącą skórę, taką nieprzyjemnie ściągniętą, jakąś taką dziwną, no i pod tym względem no nie za bardzo. Troszeczkę jest go tutaj mało, bo tutaj jest 200 ml. On kosztuje 11 chyba 90 w sklepie, bez żadnej promocji, dlatego no troszkę jest drogi jak na swoją pojemność. Ale za zapach naprawdę go lubię i no nie wiem, czego kupię ponownie, chyba że no jak będę miała ochotę jeszcze na kawę, w tej chwili nie mam. Ale no zobaczymy, w każdym razie on mi się już kończy, za niedługo już nie będę go mieć, dlatego chciałam coś o nim powiedzieć. Jak ktoś lubi zapach kawy, to jak najbardziej polecam, ale jest to taki, to jest takie średnie mydło pod prysznic, że tak powiem, nie jest jakieś rewelacyjne. Druga rzecz, też w zasadzie, może nie pod prysznic, może do kąpieli po prostu, to jest olejek do kąpieli, olejek z bielendy, piżmo i jaśmin, afrodyzjak tak się nazywa. I tak, pachnie pięknie, rzeczywiście, cudownie się pieni i skóra po nim rzeczywiście jest nawilżona, jest gładziutka. I naprawdę jestem z tego produktu bardzo, bardzo zadowolona. Jeżeli szukacie jakichś dobrych olejków, to polecam Bielendę. Następnym razem kupię sobie ten taki olejek zielony. On jest chyba sosny eukaliptus czy coś w tym stylu. Bardzo mi się podobał tamten zapach też, dlatego jak ten mi się skończy, to kupię sobie tamten. Naprawdę bardzo fajna sprawa, bardzo, bardzo odpręża. Skóra bardzo ładnie pachnie po nim, jest nawilżona. Cudownie się pieni, tak jak już mówiłam. A ja jestem po prostu zachwycona tymi olejkami i żałuję, że tak późno je odkryłam. Okej, okay. Kolejne trzy rzeczy to będą już rzeczy do makijażu i będą to dwa podkłady i jeden tusz. I tak, może zacznę od mojego ukochanego podkładu Panstick z firmy Max Factor. Widać to? Zapomniałam go dołączyć do filmu o moich ulubionych kosmetykach do makijażu. I powiem Wam, że ja jestem z niego naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Jest to podkład w sztywcie. Wygląda tak. Jest to podkład bardzo, bardzo kryjący. Ale właśnie o to mi chodzi, ponieważ ja mam cerę nadreaktywną.
i po prostu rumienię się bardzo pod wpływem ciepła, zimna, jakichś tam emocji i tak dalej. I ten właśnie pan stick potrafi to zatuszować. Bardzo fajnie się rozprowadza, po prostu trzeba go nałożyć troszkę na policzek i bardzo fajnie się rozsmarowuje, rozprowadza. Jeżeli nałoży się go dużo, to oczywiście tworzy efekt maski, ale jeżeli w małych ilościach, to jak najbardziej. Ja go używam też jako korektora pod oczy, naprawdę świetnie się do tego nadaje, świetnie kryje cienie. I naprawdę, naprawdę jest super. I właśnie mi się kończy i biegnę po następny do sklepu, także polecam jak najbardziej, jeśli ktoś potrzebuje podkładu, który dobrze kryje. Nie jest on odpowiedni do cery tłustej, ponieważ sam w sobie jest tłusty. Najlepszy jest do cery normalnej, do cery suchej, natomiast do tłustej absolutnie go nie polecam. Ale jest super, naprawdę genialna rzecz. Ok, następny podkład to będzie podkład z firmy Bourjois i to będzie podkład w pędzlu. I tak, ten podkład wygląda tak. I w środku jest pędzel taki właśnie pędzelek. I tak, ten podkład nie kryje zbyt dobrze, ale wyrównuje na pewno kolory cery i ładnie ją rozświetla. Natomiast bardzo mi się nie podoba to opakowanie, bo ono jest po prostu niehigieniczne. Dla mnie to jest po prostu gadżet i tutaj jest 16 ml podkładu, natomiast ten właśnie podkład kosztuje 65 zł, więc no to jest dla mnie lekka przesada. Ja bym go w życiu nie kupiła, ja go dostałam, dlatego cieszę się, że nie wydałam na niego kasy. 65 zł to jest stanowczo za dużo, jeżeli chodzi o taką pojemność. Nie podoba mi się to opakowanie ze względu na ten pędzel, to jest bardzo niehigieniczne. On ma tutaj taki guziczek, tutaj się naciska i tutaj kropla tego podkładu wylewa się właśnie z tego pędzelka. No i prawda, można sobie go rozsmarować na twarzy, jednak ten pędzel oczywiście trzeba myć. Jeżeli się go umyje, no to nie można go zatkać, prawda? Trzeba go zostawić, żeby on wysychł. No i no, nie za bardzo. Na pewno to jest siedlisko bakterii. I ja nie polecam w ogóle tych podkładów w pędzlu. Lepiej kupić zwykły podkład, stosować pędzel osobno. Dlatego nie. Plusem jest to, że on ładnie pachnie, ale zastanawiam się, czy on ładnie pachnie dlatego, że po prostu tak ktoś chciał, bo chciał, czy ktoś chciał dlatego, żeby zatuszować jakiś tam niemiły zapach, który mógłby się pojawić na tym pędzelku po jakimś czasie, jeśli by się nieopatrznie zatkało po umyciu. Tak też może być. Dlatego nie polecam go naprawdę. To jest gadżet, a nie jakiś tam prawdziwy podkład. No i ostatnią rzeczą do makijażu to będzie tusz i to będzie tusz Glam & Sexy Mascara Volume Color z firmy Belle i to będzie tusz fioletowy. Zawsze chciałam mieć fioletowy tusz, ale jedyny fioletowy tusz jaki znałam to był tusz z Yves Saint Laurent, który kosztował 120 zł, więc no, na pewno nie kupię tuszu za tyle, przynajmniej w tej chwili. I tak, szczoteczka. Szczoteczka jest niezwykła. Jakaś taka nie super. I ten tusz jest beznadziejny. On tak, nie podkręca, nie pogrubia, nie wydłuża, nie robi kompletnie nic z naszymi rzęsami. Kosztuje, nie wiem, 9 zł, jakoś tak, ale naprawdę szkoda, szkoda wydawać pieniądze na to. Ten fiolet na oczach jest tak średnio widoczny. On jest widoczny w zasadzie, jak tak popatrzymy pod światło, to druga osoba patrząca na nas może ten fiolet jakiś tam zobaczyć, ale nie jest on tam jakoś super widoczny. Dlatego no, nie jestem zadowolona z tego tuszu. Myślałam, że będzie fajny, bo lubię firmę Belle, ale za ten tusz, no, mają u mnie minusa. Nie polecam. To były wszystkie kosmetyki, które chciałam Wam tutaj pokazać. Więc trzymajcie się dziewczyny i buziaki.